Do wykonania prostego urządzenia, w którym przeprowadzimy ukorzenianie ponad wodą, będziemy potrzebować dwóch pustych butelek po wodzie mineralnej. Jedną z butelek przecinamy w jej górnej części jak najkrócej, tak aby uzyskać maksymalnie wysoką podstawę naszego urządzenia. Drugą butelkę przecinamy mniej więcej na 2 trzecie długości od góry i uzyskany na część górna będzie stanowiła kaptur, przykrycie pierwszej butelki. Po złożeniu dwóch części, które będziemy wykorzystywać w procesie ukorzenienia, otrzymujemy coś w rodzaju takiej podwyższonej butelki od wody mineralnej. Będzie nam również potrzebna jakaś ażurowa przekładka, która zmieści się w świetle butelki. Ja do tego celu wyciąłem krążek z takiej siatki o drobnych oczkach. Pomiędzy dnem butelki a siateczką będzie nam potrzebna również jakaś przekładka, która zrobi nam dystans pomiędzy właśnie tą siateczką a dnem butelki. Po włożeniu do butelki tulei dystansowej i siateczki powstaje coś w rodzaju takiego stolika. Kolejną czynnością będzie przygotowanie sztobra z łozy winorośli. Użyjemy do tego 3-pąkowego odcinka łozy, w którym w górnej części przycinamy 2-3 cm nad górnym pąkiem. Górny pąk pozostawiamy na tej łozie. Jeżeli chodzi o środkowy pąk, to należy go wyciąć w całości. Tutaj wycinamy razem z kawałkiem pasierbu, który nam wyrósł. Wyczyszczamy to dokładnie i mamy już przycięty środkowy pąk. Teraz przystępujemy do przecięcia dolnej części sztobra, więc na odcinku około centymetra od węzła przycinamy łozę. Tak, mamy przyciętą łozę i teraz usuwamy z tego sztobra najniższy pąk. Tak go wycinamy, aby powstała w miarę dość duża rana. Poza tym wykonujemy dodatkowe rany. Ja to wykonuję zadrapując czubkiem sekatora takie bruzdy. O. Nie prowadzę tych bruzd do samego dołu, tylko wykonuję je na węźle. Staram się, aby kora w najniższej części nie została uszkodzona, tylko żeby uszkodzenia były wykonane bezpośrednio na węźle. I tak oto wygląda pokaleczony węzeł. W tych miejscach skaleczeń spodziewam się wytworzenia w trakcie ukorzeniania kalusu i korzeni. Gdy już mamy przygotowane urządzenie, to nasze do ukorzeniania, wlewamy na dno tego urządzenia wodę, czystą wodę, tak żeby 5 mm ponad powierzchnię siatki. A następnie umieszczamy w tej dolnej butelce kolejno przygotowane wcześniej sztobry. To sytuacja wygląda w ten sposób, że z tego centymetra, który jest pod podrapanym węzłem, pół centymetra będzie w wodzie, pozostałe pół będzie już nad powierzchnią wody i nad tym będą wszystkie skaleczenia, które dokonałem. Spodziewam się, że ukorzenianie, czy wytwarzanie kalusu i później korzeni właśnie będzie następować nad powierzchnią wody na tych skaleczonych częściach łozy. Użyłem do ukorzeniania pięciu sztobrów, pięciu różnych odmian i będę obserwował, jak te poszczególne odmiany zachowują się właśnie
w takich warunkach. Po umieszczeniu stobru w dolnej części naszego urządzenia nakrywamy je kapturkiem, który został wycięty z drugiej butelki. W górnej części możemy poluzować nakrętkę, ewentualnie zrobić w niej kilka otworów ostrym narzędziem, tak żeby nadmiar pary wodnej przede wszystkim ulatniał się. Nasze urządzenie wraz ze sztobrami należy przenieść w jakieś ciepłe miejsce, w którym temperatura powietrza będzie przynajmniej około 25 stopni. Ja to umieszczam przy grzejniku, no i pozostaje nam tylko czekać na efekty. Ponieważ mamy już prawie połowę marca i jest to czas, w którym można w ten sposób ukorzeniać łozę winorośli, postanowiłem opublikować ten film, nie czekając na efekty ukorzeniania, aby dać Państwu możliwość skorzystania z tej metody. Obiecuję jednak, że kiedy pojawi się pierwszy kalus czy pierwsze korzenie, to wrócę do tego filmu, rozbuduję go jeszcze o te elementy i opublikuję ponownie. Teraz żegnam się już z Państwem, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.